Co ma zrobić artysta, gdy ma sportretować człowieka dręczonego nałogami, w tym przypadku nałogiem, alkoholizmem? Co ma zrobić artysta, gdy ma sportretować władcę, może z jednej strony nieustępliwego wojownika, ale też nie lubiącego wojen, nie lubiącego walki? A ma być władca, ma być król. Waldemar Świeży, portretując Jana Olbrachta, pokazał władcę w stroju koronacyjnym, wspaniała korona, pięknie namalowana. Znowu te cudowne, delikatne, szybkie pociągnięcia pędzla, które budują formę korony. Przepięknie namalowany płaszcz. Ale zobaczmy, jak pokazał tego władcę Jan Matejko. Tak jak patrzę na ten portret, to wygląda na paniczyka. Jan Olbracht był podobno słusznej postawy, ale u Waldemara Świeżego widzimy coś więcej niż tylko i wyłącznie zewnętrzną twarz i zewnętrzny wizerunek. U Matejki ten paniczyk, dumny, może trochę zbyt młody, nie przedstawia władcy charyzmatycznego. Natomiast u Waldemara Świeżego może to nie jest władca charyzmatyczny, ale władca zmęczony, władca cierpiący. Może Waldemar Świeży właśnie lubił pokazywać ten ciężar pełnienia władzy, ciężar bycia władcą, królem. W tych kilku gestach, w kilku maźnięciach, w kilku plamkach, które są charakterystyczne dla stylu Waldemara Świeżego, oddał całe mistrzostwo mocnej, pełnej twarzy, z wydatną, dolną wargą i z tymi mocno przekrwionymi oczami.